Pani Magdo, ja wczoraj oglądałem odcinek Zjesz Burgera, który jest w pierwszym sezonie Kuchennych Rewolucji. I powiem pani, że ja stoję przy pani w tym momencie wzruszony trochę, że to aż 10 lat jest Kuchennych Rewolucji. Kiedy pani trafia na powtórki tych starych odcinków z pierwszego sezonu, drugiego, czuł pani się kręci łezka, taka wzruszenia? Zdziwienie. Bardziej niż wzruszenie, zdziwienie, że to tyle lat i to prawie 4 lata bez przerwy. Prawie 300 odcinków, 10 lat. Jakie pani ma refleksje, kiedy przypomina sobie pani pierwszy sezon? Bo z tego, co oglądałem pani wywiady, pani tak naprawdę poszła w nieznany, jeśli chodzi o Kuchenne Rewolucje. Znaczy, ja zawsze idę w nieznane, dlatego że jak tworzysz własną restaurację, też masz nieznaną przygodę, bo nie znasz ludzi. Dla mnie to jest coś fantastycznego, bo to, co kocham, mogę robić razy 300, a nie 4 restauracje w życiu, tak? Takim bardzo cechą charakterystyczną, jak oglądałem wczoraj 3 odcinki Kuchennych Rewolucji z pierwszego sezonu, był fakt, że wtedy pani często była na koturnie, na podwyższeniu, na obcasie. Teraz w 20 sezonie tak naprawdę widzimy panią tylko na płaskich butach. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że kuchnia to nie są salony i ma różne warunki i jest mi wygodniej, szybciej reagować. Nie muszę myśleć o tym, co mam na nogach. Ważne jest, że widzę to, co mam przed sobą i reaguję dużo szybciej, bo jednak obca zobowiązuje, prawda? I widział pan, że kobiety tu chodziły, mimo że drobne, z dużą uwagą, a jednak na butach, które są i ładne, i wygodne, i też bardziej współczesne. Czuję się jak torpeda.